Halo, halo, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Nexion, a to jest kariera, drugi sezon kariery, tak jak było powiedziane, tak teraz właśnie wkraczamy w ten magiczny drugi sezon, tak jak widzicie, jestem na green screenie. Jest to ciekawa sprawa, szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że jest dobrze, liczę tutaj na wasze opinie na czacie, czy to wszystko się wydaje w porządku. No i moi drodzy, w pierwszym sezonie kariery Chelsea udało się nam w końcu przełamać, w karierze Jackiego Chana, udało się nam w końcu przełamać tę magiczną klątwę pucharów europejskich. Puchary europejskie, nareszcie to ma ręce i nogi i nareszcie wygraliśmy jakikolwiek puchar europejski. Ścisz troszkę muzykę. No dobra, ściszyłem muzykę, jest ściszona muzyka. Delikatnie. Moi drodzy, po raz pierwszy się nam udało przełamać właśnie tę klątwę. Tak jak mówiłem, to była klątwa. To była klątwa, tu nie ma co żartować, to były bardzo poważne rzeczy, to była klątwa. I wygraliśmy Ligę Europy po emocjonującym finale z Interem Mediolan 2-0. A teraz, moi drodzy, jak już zaglądam sobie w kalendarz tego drugiego sezonu, no to tutaj już oczywiście zbliża się do nas wielkimi krokami ten mecz, jakim jest spotkanie z Realem Madryt, czyli Super Puchar Europy. I ten mecz oczywiście rozegramy. Tak więc witam bardzo, bardzo serdecznie. Mamy ważne informacje o rynku transferowym. Oczywiście jest on otwarty. Ocena na zakończenie sezonu. Nie jesteśmy zbyt zadowoleni. No tak, no sorry. Sytuacja w sezonie była tragiczna. To trzeba przyznać, że sytuacja, jeżeli chodzi o ligę, była dramatyczna, ale tu nie było zależne od nas. Zresztą ci, którzy byli wcześniej, no to sami wiedzą, że było ciężko. Siema Dzbania, witam naczelnego Dzbana. Siemaneczko Alko, co tam, jak tam? Opowiadaj mi. Dobra, moi drodzy, przejrzyjmy sobie szybciutko nasz skład. A przyjrzyjmy go oczywiście pod kątem wieku i ewentualnej wartości naszych zawodników. Mamy Garego Cahilla, który musi zostać dodany do listy transferowej. Mamy Davida Luiza, który już jest na liście transferowej. Olivier Giroud, też możemy go sobie dodać na listę transferową. Musimy też mieć świadomość, że dosłownie za dzień wróci do nas cała masa zawodników z wypożyczeń, więc musimy mieć to sobie w pamięci. Lewandowski, no oczywiście zostaje, chociaż spadł mu już punkt overalla o jeden, co mnie nie cieszy. Willian niestety też chciał być na liście transferowej, więc on tutaj zostaje. A z pozostałych zawodników, no to Marco Van Hinkela też sobie możemy dodać do listy transferowej, bo ten zawodnik nie jest mi pod żadnym pozorem potrzebny, ani trochę. Źle by pogoda się skończyła, oj tak, zdecydowanie trzeba, Alko, zdecydowanie trzeba już chować. Więc moi drodzy, przesumujmy sobie ten pierwszy dzień i zaraz zobaczymy sobie jakiekolwiek ruchy transferowe, jakiekolwiek zawirowania. To wszystko lada moment, moi drodzy, musicie wykazać tutaj dosłownie odrobinę cierpliwości. Ja sprawdzę, jak to tutaj, no piękne są te, no przecież to jest fantastycznie, a teraz jak pan prezes tutaj siedzę, nie? No piękna sprawa to jest, piękna sprawa. Przejdźmy sobie do zaproszeń, bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do zaproszeń. I w zaproszeniach mamy Puchar Mistrzów, mamy Puchar Zaproszeniowy i Puchar Amerykański. Wiecie co, nie chciałbym grać pucharu z Realem Madryt, ponieważ to będzie mecz, w którym będziemy grali z nimi w Superpucharze Europy. Więc ja bym się zdecydował na puchar zaproszeniowy, który jest tak pośrodku, jeżeli chodzi o tutaj o kwoty. Więc zostaniemy właśnie sobie z tym pucharem. Zawsze jest to fajna sprawa, bo możemy zgarnąć oczywiście jakieś drobne pieniążki do budżetu transferowego. A właśnie, jak wygląda nasz budżet transferowy? Nasz budżet transferowy wygląda kosmicznie, bo mamy 250 milionów budżetu transferowego. No i sprawa wygląda tak, że to jest oczywiście ze względu na to, że zachowaliśmy sporo pieniążków z zeszłego sezonu, a oprócz tego dostaliśmy. Ja czekam na jeszcze jeden ciepły dzień na mycie lakieru akumulatora. No ja ostatnio właśnie tak wyczekałem, że miałem cieplutki dzień, pojechałem umyć, ogarnąć całego będziorka, przepalić go. No i ostatnio, w ostatni weekend go już zwiozłem do Bolesławca, więc już go nie mam. Kasper Kozak, co to jest Elgato? Elgato to jest nowa nagrywarka. To jest nagrywarka do przechwytywania obrazu z konsoli po prostu. Niemniej jednak teraz robiłem cały restart całego OBS-a, wszystko jest od nowa zrobione i mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze działać, że nie będzie żadnych takich brzydkich, paskudnych mikrościęć, które się pojawiały wcześniej. Ale to wszystko się okaże, jak będziemy grać, czy tak się będzie działo, czy się nie będzie działo. A teraz ja cały czas czekam na informacje na temat powrotów naszych zawodników z wypożyczeń. Zwiększenie budżetu transferowe. Cieszymy się, że zostaje... O, właśnie, widzicie, zaoszczędzone przez pana środki transferowe zdecydował się budżet transferowy o 90 milionów zgarnęliśmy. Czyli suma summarum mamy, moi drodzy, zatrważający 250 milionów. I mamy ofertę transferową za Babę Ramana. Jak najbardziej możemy sobie tę ofertę przyjąć. Niemniej jednak ja bym tutaj troszeczkę sobie zbił tę cenę. Może byśmy zlecili negocjacje, żeby go nie sprzedawać za mniej niż 10. Po prostu, żeby go nie sprzedawali za mniej niż 10.
i tylko i wyłącznie to mnie interesuje, żeby on nie poszedł za mniej niż jego cena wyjściowa i tu będę zadowolony. Dobrze, czy do nas wrócili zawodnicy? Przejrzyjmy sobie skład i sprawdźmy sobie, jak wygląda nasz skład. Jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, myślę, że tutaj absolutnie każda pozycja jest obstawiona i to bardzo dobrze. Tu jest młody Christensen, który się lada moment będzie, znaczy już się rozwija, ale będzie się rozwijał jeszcze lepiej. Tu jest Theo Hernandez, tu jest Florenzi, środek pola to jest w ogóle bajka, bo jest Kante, Pogba, Rabiot. Atak to jest Hazard, Lewandowski i Bailey, który się też rozwija jak porąbany. Tutaj mamy Kepę, który lada moment skoczy na 90 overalla, bo on się ponoć tak właśnie rozwija. Na tego drugiego napastnika nie potrzebujemy żadnego Giroud, nie potrzebujemy żadnego z tych zawodników, bo mamy tutaj świetnego Tammy'ego Abrahama. Jeżeli chodzi o ławkę, no to tutaj jest ewentualnie Charlie Musonda, jak już Willian się z nami żegna. Mamy też Miciego Batshuaya przecież, który też na wejście z ławki rezerwowych będzie akurat jak znalazł. Więc to jest spoko sprawa. Ile kosztuje u mnie moderator? Zacznijmy od tego, że u mnie moderator nie kosztuje. Moderatorów przyznaję sam indywidualnie, gdy widzę po prostu, że dana osoba się na takiego moderatora nadaje po prostu. Gdy jest systematycznie na streamach, gdy widzę, że jest ogarnięta, a ogarniętość jest, ciężko jest podać definicję ogarniętości, więc błagam, nie proście mnie o nią. Tu Emerson, Ampadu, dobrze, czy mamy jeszcze jakiegoś obrońcę? No Baba, zaraz jego sprzedamy, więc na niego nawet nie będę tutaj zwracał uwagi. Omeruo też w sumie możemy sprzedać. Z takim overallem, no to przepraszam cię bardzo, Omeruo. I takim już wiekiem raczej długo w tym naszym składzie nie zabawisz. Kurtzuma, no on tutaj ewentualnie może zostać jeszcze tak ewentualnie, ale tak jak mówię, tak ewentualnie. Więc moi drodzy, na sam początek przejdźmy sobie, czy będzie dzisiaj Spider-Man? Dzisiaj Spider-Man oczywiście będzie, moi drodzy. Później będzie oczywiście Red Dead Redemption 2, więc jeżeli ktoś z was czeka, jeżeli ktoś z was gra na PC-cie i nie ma okazji sprawdzać tej gierki, to zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia streamów i drugiego kanału, bo to wszystko to tam będzie, po prostu, to tam będzie. Dobrze, to ustawmy sobie teraz od overalla najniższego i wskoczył nam właśnie tutaj zawodnik, którego nie potrzebujemy. To jest Piazon, to jest Omeruo, to są zawodnicy, których nie potrzebujemy. Miazga może ewentualnie pójść na jakieś wypożyczenie, myślę. Mount. O nie, tu są już zawodnicy, którzy jak najbardziej mogą tutaj już zostać. Dobrze, to teraz jeszcze raz posortujmy sobie ich po patrząc przez wiek. No i z tych starszych zawodników, albo takich niezbyt rozwiniętych zawodników pod względem overalla, no to jest tutaj Baba, jest Pasalic, którego jednak bym chyba zostawił, jest Bakayoko. No w ogóle, kurczę, wróciło tylu zawodników z tych wypożyczeń, że to jest absolutnie szok, nie? Za Pogbę zapłaciliśmy nieco ponad 100 milionów, bo poszła jakaś tam fama w mediach, że nie może się dogadać kompletnie, ale to kompletnie z włodarzami Manchester United, więc my na tym skorzystaliśmy najzwyczajniej w świecie. Dobrze, moi drodzy, to pójdźmy sobie porobić tutaj jakieś ruchy transferowe. Kacper Kozak nie, raczej nie, jeżeli ktoś wyraża wszelkie symptomy ogarniętości, to nie jest to dla mnie żaden problem, jeżeli chodzi o moderatorów. Kup Mierzejewskiego, a na co na ten Mierzejewski? Panie, na ujmie ten kaktus. Boże, Manchester City, 74 miliony za Kantę, to wy sobie możecie tym tyłek podetrzeć, nie? Do widzenia. Taka oferta mnie nie interesuje. Lećmy dalej. Bez zbędnego przedłużania. Mam ofertę za David Luiza. Okej, tą akurat możemy rozważyć. I to jest oferta od Napoli. Ale spróbujmy wynegocjować. Spróbujmy wynegocjować za niego może 20. Może 20 się uda za niego urwać. Tak by było cudownie. Tak by było absolutnie przecudownie. Moi drodzy, jak wygląda ten green screen? Czy z tym green screenem jest w porządku, czy nie jest w porządku? Oczekuję tutaj od was odpowiedzi. Zaproponujmy nową kwotę i ta nowa kwota to będzie 21 baniek. Naszym zdaniem, przykro mi, David Luiz jest nam potrzebny, ale nie jesteśmy w stanie zapłacić więcej niż jak już zaoferowałem. Dobrze, to może 18. Może 18. Dobra, okej, okay, 18 za Ibrahimowicza, za Luiza jest jak najbardziej okej, okay, tak więc Luiz, uznajmy, że on już jest ewentualnie sprzedany, że już pójdzie do tego Napoli. Ja, moi drodzy, zacząłbym od tych oczyszczeń. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest bardzo okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy, jak jest bardzo okej. Okay. Moi drodzy, ja od razu odpowiadam. Ja bym zaczął od drobnego oczyszczenia tego. Jak daleko ja mogę wysunąć? O, tu. Tu się kończy. Tu się kończy. Tu się kończy iluzja. Ja bym zaczął od takiego oczyszczenia tego składu najpierw, a później dopiero bym się zdecydował na jakiekolwiek transfery. Tu jest oferta za Omeruo. Zlećmy mu negocjacje, żeby go nie sprzedawali za mniej niż 6 baniek. Co się stało, kochanie?
Baba, o, 12,5 wynegocjowali. No to rewelacja, to mi to akurat bardzo pasuje, jak 12,5 wynegocjował. Czy zmieniasz klub po tym sezonie? No ten sezon drugi na pewno spędzimy w Chelsea jeszcze. Czy następny już będziemy zmieniać? Może i tak, ale nie gwarantuję, nie potwierdzam, nie zaprzeczam pod żadnym pozorem. Dobra, na pierwszy mecz z Hoffenheim może zagrać drugi skład, tak więc symulujemy, tutaj jest oczywiście Buka, o, musimy kupić bramkarza takiego, ewentualnie trzecią opcję, jakąś trzecią opcję, który będzie Marcin Buka, błagam cię, czyste konto zachowaj, nie zachował czystego konta, mamy remis 1-1, gola strzelił Abraham, na boisku się pojawił jeszcze Pogba, Hazard i Azpilicueta, mamy remis 1-1, ale już ci zawodnicy z tego drugiego składu pograli, więc będą zadowoleni, rozmowy z zawodnikami. Dziękuję za danie mi szansy. O, jest oferta za Kennedy'ego. To jest raczej też zawodnik, który się nam raczej tutaj już nie wbije pod żadnym pozorem do wyjściowego składu. Postawmy sprawę jasno, a nie ma co go na siłę tutaj trzymać. Niemniej jednak spróbujmy troszeczkę zanegocjować też z Borussią. Spróbujmy też sobie zanegocjować też z Borussią. Żeby może zgarnąć jakieś 16? Co wy na to? 13, no dobra, powiem tak, usuńcie sobie ten procent od sprzedaży i ja chcę 14,5. 14,5, to jest uczciwa oferta. Gitara, 14,5, to jest spoko sprawa. Fantastycznie, to mnie cieszy, tak jak mówiłem. Najpierw zaczynamy sobie te czyszczenie tych składu z zawodników, którzy... no, nie będą mieli u nas szansy gry. Tu się nam odpalił jakiś hardbass, nawet nie hardbass, to jakiś... nie, o Jezus Maria. Nawet nie wiem, co to było. No dobra, zmienię sobie na skład wyjściowy i czas teraz nauczyć tutaj przeciwników Kashiwa Reysol. No to nieźle, to na Kashiwa Reysol wychodzimy wyjściowym składem, to gruba sprawa, nie? Kashiwa Reysol, w ogóle przydałoby się robić treningi. Dlaczego ja nie robię treningów? Dlaczego? Nie wiem. Ale w ogóle, dlaczego też wychodzę na Kashiwa Reysol wyjściowym składem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. O, a wyjściowym składem wygrywamy zaledwie 2-1. No to żeście mi panowie nie zaimponowali. Ani trochę. Ani trochę. Pozdrawiam bardzo serdecznie również. Mamy informację z biura. David Luiz został sprzedany za 15 baniek. Omeruo też ma dogadaną sprzedaż, więc jak najbardziej zaakceptujemy sobie to. I mamy informację o kontuzji. O Boże, Christensen, na całe szczęście na 2 dni. No super, to by była świetna sprawa, byśmy sprzedali dwóch środkowych obrońców. Żeby później stracić tego wyjściowego, środkowego obrońcę. To nie byłby najlepszy ruch. O, Michy Batshuayi też ma ten wzrost. Też się chłop będzie rozwijał. No to przyjemna sprawa. Wyścig z czasem udajmy, bo to podciągnie troszeczkę tempo, które jest do podciągnięcia u Batshuayi'a. Które jest do podciągnięcia u Michiego Batshuayi'a. Tu jest Charlie Musonda. Ile ma lat Callum Hudson-Odoi? Gdzie ja to mogę sprawdzić? A, czemu nie widzę... A, przepraszam, przecież tu jest. Jest i Musonda, i Callum Hudson-Odoi, to są zawodnicy, którzy się mogą tutaj rozwijać. Jeżeli chodzi o środek pola, Barkley już nie ma tej zwyżki. Zwyżkę ma Loftus-Cheek i Abakoko. Bardziej bym tutaj przekonany za Loftusem-Cheekiem. Jeżeli chodzi o środek pola, ma nadal Christensen, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o boki, obrony... No i Marcin Buka ma oczywiście. No dobra, moi drodzy, to pójdźmy sobie tak. Weźmy sobie ze skrzydłowych, weźmy sobie Calluma Hudson-Odoi'a. Niemu dajmy też jakiś trudny. Strzelanie na czas też może być strzelanie na czas. Jeżeli chodzi o następnego zawodnika, to niech to będzie jakiś pomocnik. Pomocnik stwierdziłem, że może być Ruben Loftus-Cheek, więc niech będzie Ruben Loftus-Cheek. I jemu dajmy sobie gry. Kurczę, ja będę u każdego rozwijał, żeby coś było z tempem. Bo tempo jest akurat ultra ważne. Chociaż Loftus-Cheek jak na środek pola ma naprawdę, naprawdę przyjemne te tempo. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to tutaj jest Ampadu, który ma teoretycznie możliwość rozwoju. Ja nadal bym poczekał jeszcze na Christensena. Na bok obrony oczywiście będzie Theo Hernandez, który też dostanie wyścig z czasem. Dlaczego by nie? Każdy może się ścigać z czasem. I jeżeli chodzi o bramkarza, no to tutaj oczywiście będzie pan Marcin Buka. I pan Marcin Buka będzie miał pojedynek z napastnikiem. Widziałem Storm of Football, widziałem. Bardzo smutna informacja. Nie znałem osobiście, ale znacie... Zamieniłem może 2-3 słowa, ale druzgocąca informacja. Kup na zmianę Linettego. Baba został sprzedany, mam ofertę transferową za Giroud do Olimpico Marsylia. O, bierzemy w ciemno. Dobre pieniążki.
Na zmianę Lukas, nie Teo. Boże, cały czas się mylę z tym Teo, przepraszam was najmocniej. Myślę, że nie jest nam potrzebny. Tak jak patrzę na środek pola, to nawet popatrzmy sobie teraz, tak randomowo. Mamy Bakayoko, Jorginho jest, Barkley, Loftus-Cheek. Nie są nam potrzebni ci zawodnicy. Mówię wprost. Mówię jak myślę, co myślę. Dobra, kupmy jakiegoś... Moi drodzy, potrzebuję od czatu jakiegoś starego bramkarza, dosłownie jakiegoś starego bramkarza, który przyjdzie do nas na emeryturę, tak to określę. Mówię całkowicie serio, dosłownie takiego na emeryturę bramka... O właśnie, o super, Willy Caballero, właśnie o nim mówiłem i sam go sprzedał, no to super. Eduardo, a Eduardo u nas nie był? No to nieźle, no dobra. Wiecie co? No, zrobimy dosyć głupią sprawę, ale chyba sobie zakontraktujemy od nowa Willy'ego Caballero. To dosyć śmieszna sprawa. Fabiański. Nie no, Fabian chyba jeszcze muci na takim poziomie, że... Gdzie jest Fabiański? Jest Łukasz Fabiański. Może? Nie wiem. Nie mam pojęcia, mówicie, że Buffon, ewentualnie Casillas. Buffon. 41 lat, no w sumie tu mamy kandydata idealnego, ale on jaki... On ma wartość zero? Że co? Co? Dobra, stop. Za ile można kupić Buffona, jak on ma wartość zero? Co? Stop, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem nigdy w życiu. Chcecie powiedzieć, że przychodzicie sobie do PSG, mówicie dzień dobry, chcę Buffona. Oni mówią spoko. What the fuck, wartość zero! Co jest? Raz, dwa, trzy. Zaproponujmy mi 1 euro. Ale to będzie śmieszne. Zaproponujmy 1 euro za Buffona. O Jezus Maria, to będzie za dobre. Nie, to jest niemożliwe. Nie! Kupiliśmy Buffona za euro! Nie chce mi się w to wierzyć. Nie chce mi się w to wierzyć, że go kupiliśmy za 1 euro. Przecież to jest hit. Nie. To jest niemożliwe. Plan na przyszłość. Rzućmy mu plan na przyszłość. Kluczowy? No nie, sorry, ale nie. No nie, sorry, ale możemy ci dać ważnego, ale i tak nie będziesz grał. Za ile kupię? No Boże, no dobrze, niech ci będzie, ale tak czy tak nie będziesz grał, przepraszam cię. Co tu się... No nie, no przecież to jest hit, nie? Klauzula odstępnego. Okej, ja nie chcę klauzuli. Jaki hajs on chce w ogóle, nie? Proszę bardzo, negocjujemy. Dobrze, niech będzie. Hit, nie? Hit, to jest absolutnie hit. Gdzie są transfery? Ja chcę jakieś info o transferze. Mamy info o transferze. Proszę się przygotować do zrobienia screenshotów. Gigi Buffon przechodzi do Chelsea za euro. Przecież to jest... Przecież to jest kompletnie niepojęte. Za 1 euro kupiliśmy Gigiego Buffona. Ja sobie zrobiłem z tego screenshota. No fajnie. Fajnie, nie, naprawdę to jest super sprawa moim zdaniem. Rewelacja. Czekajcie, bo ja muszę sobie wykalibrować z tego screenshota, bo ja patrzę i nie wierzę, nie? No
Mimo psiksie ma corner zawalczysz z Kamykiem na famę MMA 3. Pozdrawiam, 1 zł i 50 groszy. O Boże, dzięki Mopsik za donejcika, aście się tego tematu uczypi. Nie, ja... Nie. Klub Chelsea za mniej więcej... No przecież to jest jakaś... To jest jakaś abstrakcja. Ja dodaję posta sobie, bo ja to nie, troszeczkę nie wierzę. Ja sobie dodaję posta na ten, bo dla mnie to jest trochę dziwne. Nie no, to jest dobra oferta. Myślę, że to jest naprawdę... Znaczy, mogliśmy troszeczkę spróbować... Troszeczkę bardziej ponegocjować. Ale no przepraszam, zależało mi na tym transferze. Okej, dodałem sobie posta. Fantastycznie. No, rewelacja. Serio, jest świetnie. Ja zachęcam wszystkich do zostania jak transfer roku, 10 na 10. Pozamiatał. No wiem, super sprawa to jest. Najlepsze jest to, że to nie było bez żadnych cheatów, bez żadnego... Nie. My po prostu po prostu sobie po prostu zaoferowaliśmy za niego euro. Bo pół euro nie można było zaoferować za niego 50 eurocentów. Nie można. Siema, dopiero wbiłem, co tam słychać. Moi drodzy, to ja proponuję, żebyśmy ewentualnie może dla tych wszystkich, którzy wpadli, może zaraz otworzymy jakąś paczkę. Bo porobiłem troszeczkę paczek na SBC i... No kurczę, wydaje mi się, że fajnie by było coś tutaj dla was otworzyć. Dla wszystkich osób, które się teraz pojawiły, że fajnie by było otworzyć jakąś taką przyjemną paczuszkę. Co wy na to? Czat, co wy na to? To jest moje pytanie do was. Jak się na to zapatrujecie? Przede wszystkim. Zapiszmy zmianę w tym składzie. Dobry pomysł, ok, otwieraj. Dobra, moi drodzy, to zróbmy tak, że otworzymy, ale po tym jak przesymulujemy ten mecz. Po tym jak przesymulujemy ten mecz, to sobie wtedy otworzymy. Tak zróbmy, niech będzie tak. Niech będzie i tak. Oferta wypożyczenia Mac Echran. A może być. Idź na wypożyczenie, pan. Idź pan na wypożyczenie. Nie no, dajcie spokój. Tak, Ronaldo i Messi może zaraz. Oczywiście, w paczce za SBC. Ja widziałem wiele rzeczy, ale takie cuda to ja akurat, sorry, nie wierzę. O, mamy ofertę transferu za Van Hinkela, a Kennedy został sprzedany. Piękne informacje tutaj do nas przychodzą. Niech ponegocjuję tutaj z Van Hinkelem. Nie, dziękuję. Moi drodzy, spokojnie, ja powiedziałem, że najpierw jak Alan Hagu, no proszę cię, gdzie, stary, bądź realistą, nie? Najpierw przesymulujmy mecz, zaraz przyjdziemy do futa i tam ewentualnie, moi drodzy, coś pootwieramy, więc spokojnie, no bądźcie troszeczkę cierpliwi. Okażcie tutaj odrobinę cierpliwości. I wtedy ewentualnie coś będzie można sobie coś pootwierać. A tymczasem, moi drodzy, 2-1 wygrywamy ten mecz. 2-1 wygrywamy ten mecz. 3-1 wygrywamy ten mecz. Rabiot, 2 bramki, 1 bramkę Robert Lewandowski. No i spoko. Podoba mi się to. Mamy półfinał Invitational Cup. Pucharu zaproszeniowego. Invitational Cup. Invitational.
Invitational Cup. Jezus Maria, jak to... Siemaneczko Hubert, witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że stajesz na nieco dłużej w takim razie. Cieszę się, że wpadłeś. Kau, to ja siema, jestem bramkarzem, nie chciałabym wejść z moją posją na ED, byłbyś chętny na współpracę? 1 zł i 53 grosze. Kau, dziękuję pięknie za donicika, znaczy zasadniczo... Może zapraszam do napisania maila jak najbardziej, ale wydaje mi się, że bardziej chyba z czymś takim to możesz sterować do Lacha. Lachu ma taką całą serię, więc tam możesz jak najbardziej uderzać. Kapsztajn siema, będzie live charytatywny 72H ekipy Fantasy, tak jak co roku 1 zł i 53 grosze. Kapsztajn, dzięki pięknie za donicika, czy będzie live charytatywny? Będzie live charytatywny jak najbardziej, będzie w grudniu, na więcej szczegółów musicie jeszcze poczekać, ale jak najbardziej będzie ten live, więc bądźcie odrobinę tutaj cierpliwi, moi drodzy, tym samym my już prawie zrobiliśmy sobie 300 milionów budżetu transferowego, więc zaraz sobie możemy kupić Neymara, Messiego i Ronaldo, Salaha i każdego po kolei. Omeruo jednak nie zmieni barw klubowych, szkoda, ale za to Giroud został sprzedany. Omeruo jednak nie zmieni barw. Okej. Dobra, czekajcie, zobaczmy, czy w ogóle jaki ma numer Batshuayi, bo to mnie teraz tak uderzyło, że nie wiem, jaki tutaj ma numerek Batshuayi. Dokładnie, właśnie dostał nie swój numerek. Michi ma numer 23, to jest jego numer, a nie Lucasa Piazona. Gdzie mnie? Kalum Hudsona to jest 20, spoko. To mi akurat O nie, Lucas Piazon, nie ma opcji. Ten numer nie dla ciebie, panie. Masz te 91. Bo taki mam humor. Bo mogę. Tak, paczki. No otworzyć paczkę, tak? Mówicie, żeby otworzyć paczkę. Ach, no dobra, no niech będzie jej paczuszka. To czekajcie. Przejdźmy sobie na sekundę tu, ja przerzucę się na Ultimate Team. I przechodzimy sobie do futa, bardzo ładnie, pięknie. Ogółem zrobiłem kilka paczek na SPC zrobiłem kilka paczek, więc mam nadzieję, że coś tam fajnego, przyjemnego siądzie. Ale czy tak będzie? To nie wiem. W każdym razie, moi drodzy. No dobra, przejdźmy sobie. I rozpoczynamy otwieranko. Pierwsza paczka poszła. Są ekrany. Są, walkout jest nawet. Nie. Niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. I macie rację. To nie jest możliwe. To jest prank razy dwa i po raz ostatni dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na początku streama. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Staliście sprankowani, normalnie jak Marcin Dubiel was porobiłem, nie? Nie da się lepiej, nie? Patrzcie, jak pięknie. To piękna sprawa to jest. Piękna sprawa. Rewelacja. No, dobra, kontynuujmy sobie naszą karierkę. Spokojnie. Symulujmy sobie mecz z Betisem. Tylko sobie wydupczmy Christensena ze składu, bo Christensen tutaj troszeczkę... Ale musicie przyznać, że za takiego ładnego, przyjemnego trolla to kciuk w górę się należy. Rudiger, możesz sobie wejść do składu. Wiecie co, damy szansę Batshuayowi od pierwszej minuty zagrać. Niech będzie. Batshuayi, pokaż co tam potrafisz. Zdubielował. Zostaliście oficjalnie zdubielowani, nie? Nie ma innej opcji. Symulujemy mecz z Betisem. Półfinał tegoż pucharu. I Batshuayi w pierwszym składzie. I Batshuayi bramki nie strzelił, za to strzelił Lewandowski, gdy wszedł za Batshuayia. I to zaledwie 6 minut. Hazard 2 gole i Bailey. Brameczka. Spoko. To mi akurat jak najbardziej odpowiada. I teraz biuro i zobaczmy sobie. Konferencja prasowa. Finał z Borussią Mönchengladbach. No to normalnie postrach osiedla. Mamy już 300 milionów budżetu transferowego. Chryste panie. Ja nawet nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Serio, autentycznie. Nie wiem, co mam zrobić. Mam tak dużo hajsu, że sam się boję. Rozmowy spełzły na niczym. O, a tutaj za to dogadał sprzedaż. Spoko, gitara, mi to pasuje, akceptujemy ofertę z Villarrealem. A tutaj jest oferta za Michiego Batshuayia z Leicester. Nie, odrzucamy ją jak najbardziej. Michi się jeszcze rozwinie, Michi będzie bykiem, zobaczycie, Michi się rozwinie.
Czy był już mecz o Superpuchar? Nie, mecz o Superpuchar sobie rozegramy. Przyjacielu, mój drogi, serdeczny. Gilmour został wypożyczony. Okej, okay. I mamy ofertę transferu za Piazona. Za 6 baniek Piazon. A idź w cholerę do tego RB Lipsk. Spoko, zapisujemy. I git. Tak jak mówiłem, na początku się skupimy na oczyszczeniu składu, a później się skupimy na ewentualnych ruchach transferowych. Finał Pucharu Zaproszeniowego Chelsea kontra Borussia Mönchengladbach i wygrywamy skromnie, bo skromnie, ale 1-0. Okej, czegoś takiego się akurat nie spodziewałem. 1-0, bramkę strzela Christensen, który wszedł w 50 minucie i strzelił w 57 minucie. Okej, trochę nudny ten finał, ale najważniejsze, że wygrany. Mamy pierwszy puchar, puchar przedsezonowy i to mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. Zróbmy sobie treningi, rozwijmy sobie naszych zawodników. Loftus-Cheek troszeczkę podskoczył w górę, tak samo jak Batshuayi. No tak jakby ci wskoczyła ta szybkość biegu na tak 80, to będę zadowolony. To wtedy będę zadowolony. Oferta transferu za Omeruo, klub Watford chce go kupić. No to niech idzie do tego Watfordu, niech będzie, zaakceptujmy już to za ten Watford. Mamy nagrodę za puchar zaproszeniowy i mamy fakt, że wygraliśmy ten puchar zaproszeniowy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobrze, moi drodzy, co dalej mogę powiedzieć? Dalej mogę powiedzieć, że wraca sobie lewy do składu, tu sobie wróci Christensen, który chyba pokazał strzeloną bramką, że chłop zna się na rzeczy. Tu jest Gigi Buffon, tu jest Martin Bułka. Jeżeli chodzi o skład, czy to się już nam jakoś w miarę oczyściło? Tak, w miarę jakoś się nam to już oczyściło, jak najbardziej mogę powiedzieć nawet. Zróbmy tak. No problem jest taki, że my naprawdę jakby tak nie patrzeć, no to mamy tutaj zawodników, którymi spokojnie możemy sobie powalczyć, serio, i mówię całkowicie poważnie. Ale zobaczymy. Twój status 1 zł i 10 groszy. Okej. Dzięki. Tyry. Oferta wyproszenia za pasa licia do United. Nigdy. Courtois poszedł do Realu, żeby przegrywać. Co o tym sądzisz? Bardzo mi spoko. Ja właśnie mówiłem, ja ostrzegałem wszystkich super nastawionych do tego transferu fanów Realu Madryt, że nie cieszcie się za wcześnie. Serio. Nie cieszcie się za wcześnie, bo chłop tylko i wyłącznie miał dobry mundial. Serio. A tak poza tym cały sezon był taka mocno średniawka. Oferta wypożyczenia Bułka. Kurde, kusząca opcja wypożyczenia Bułki. Bo on by pograł. Czat. Postawmy sprawę jasno. Marcin u nas nie pogra. Marcin u nas nie pogra. Wystawiamy go tam od czasu do czasu, go gdzieś wystawialiśmy, no ale Marcin u nas nie zagra. A tu jest szansa, żeby się ładnie rozwinął w klubie na wypożyczeniu. W Hamari myślę, że będzie spokojnie. Ja bym go wypożyczył. Niech będzie. Najwyżej go ściągniemy. Jak będzie jakaś dramatyczna sytuacja, tego ściągniemy. Mamy Piazona. Tutaj czat też zgodny, żeby go wypożyczyć. Okej. Bardzo się cieszę, że się zgadzamy w tej materii. Moi drodzy, chyba nie ma żadnych zacięć, czyli ten mój cały reset, zrobienie tego streama od nowa chyba się udał. Bułka nie zostanie wypożyczony. Aha, no dobra. No to jednak nie zostanie wypożyczony. Do West Hamu. To zlećmy... A nie, czekajcie, nie, dali nam dobrą ofertę. Dobra, to spoko, to może iść. Może iść tutaj jak najbardziej. I teraz tak. Zróbmy sobie transfery. Póki co Bułka, jeżeli jednak u nas jest, no to niech będzie. Ale w sumie moglibyśmy go dać na listę do wypożyczeń. No bo mówię, on u nas nie zagra. On u nas nie zagra, a jak już to zagra, bardzo, bardzo rzadko. Był plan, żeby go wystawiać, owszem, w tej... no właśnie, wcześniej było w Lidze Europy, sobie go wystawialiśmy, ale my teraz już popatrzmy racjonalnie. My teraz już nie gramy w Lidze Europy. My teraz będziemy już mucić sobie w Lidze Mistrzów. Dodajmy go sobie do listy wypożyczeń i dajmy jedną rzecz, zróbmy tak, żeby mnie już nie denerwowało tutaj. Tą jedną rzeczą będzie... O Boże, co ja zrobiłem? Zmaściłem. O, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz wejdźmy sobie do centrali składu i zróbmy sobie tak. I nie przyjmiemy ofert transferowych za Edena Hazarda. Bo ja go nie sprzedam, a będą mnie tylko i wyłącznie irytować pojawiające się za niego oferty. Dobra, lećmy dalej i moi drodzy, czy udało się nam tutaj końcowy raport dotyczący Łukasza Fabiańskiego? Ciekawy jestem, ile Fabian ma overola. 80! Trzyma się chłop! Co by nie mówić, chłop się trzyma. Hejka przystoja, no witam bardzo serdecznie. Mamy kolejną ofertę, tym razem jest to od Romy. Dobra, akceptujemy już te wszystkie oferty, niech idzie sobie ten Van Hinkel i zaraz zobaczymy, czy my dobiliśmy już do 400 milionów budżetu transferowego? Nie, moi drodzy, tylko 322 miliony. Tylko 322 miliony. Jedyne. Absolutnie jedyne.
No, to jest trochę grubsza sprawa, tak mogę powiedzieć. Ustalmy tak. Na razie zajmiemy się mimo wszystko sprzedawaniem, a później się zajmiemy ewentualnymi jeszcze transferami. Na razie spróbujemy posprzedawać wszystko. O właśnie, Williana mieliśmy jeszcze sprzedać. Dokładnie, Williana mieliśmy sprzedać. William do Napoli myślę, że jak najbardziej jest dobrą opcją, ale spróbujmy za niego ugrać 30, no minimum te 27. Minimum 27, 30 by było w ogóle idealnie, ale minimum te 27. Dziękuję bardzo serdecznie, Łukasz Tusiak, za subskrypcję. Mam nadzieję, że zostaniesz na nieco dłużej i spróbujmy tutaj zaoferować 30 baniek. Gitarka. Przykro mi, ale nie możemy zapłacić więcej, jak już wspomniana oferta. No dobra, to zróbmy tak. Dajcie mi tyle, ile sięgniecie tam głębiej do kieszeni, płacicie mi tyle, ile on jest wart nominalnie. 26. 26. O! Milion ci dałem więcej, chłopie, co się pultasz? Na listo, nie pójdzie niestety. Niestety, no cóż. No ale William myślę, że spokojnie jeszcze sobie gdzieś przejdzie. Jeszcze sobie przejdzie. Cahill został sprzedany, okej. Okay. I oferta wypożyczenia po raz kolejny McEachrana, więc McEachrana sobie też jak najbardziej wypożyczmy. Może gdzieś w końcu pójdzie, bo już tam mieliśmy dogadane dwie oferty wypożyczenia, ale po tych dwóch ofertach wypożyczenia nagle wracał, że jednak nie. Jednak go nie sprzedamy. Nie wypożyczymy. Konferencja prasowa przed meczem z West Hamem United, czyli otwarcie sezonu Premier League, nowego sezonu Premier League. Mamy ofertę, o, został wypożyczony tym razem, a został tutaj też sprzedany Bankinka. Super. Konferencja prasowa, pochwalimy sobie Chelsea, Pico Bello, wszystko ładnie, pięknie. Kiedy Spider-Man jakoś później, przyjacielu. Teraz troszeczkę sobie tutaj powojujemy z karierą, pobudzimy sobie troszeczkę z karierą. Marcin Buka już rozwinięty do 63 punktów, przepraszam, do 83 to bym chciał bardzo. No, jeszcze niestety nie. Michy Batshuayi, zaraz mu podskoczy tempo, co mnie też bardzo cieszy. I teraz tak, mecz z West Hamem United. Czy coś zmieniamy w naszym wyjściowym składzie? Nie, bo i po co? Ewentualnie możemy zmienić ławkę rezerwowych, a w sumie też na co, na kogo my ją tutaj mamy zmienić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Serio, nie wiem. Nie wiem. Nie będzie tak jak jest, nie będzie tak jak jest. Centrala, symulujemy mecz z West Hamem, gramy u siebie na otwarcie sezonu. No, wcześniejszy sezon, no to był taki bardzo, bardzo średni. A teraz 3-0 na otwarcie, strzela bramkę Batshuayi, strzela bramkę Bailey, strzela bramkę Florenzi. I ja jestem zadowolony z takiego rezultatu, jak najbardziej jestem zadowolony. Moi drodzy, zróbmy sobie jeszcze kolejne treningi, cyk, 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 kolejny trening zrobiony i ktoś podskoczył nam tutaj overallem, nie, ale podskoczyła nam szybkość biegu Batshuayi i ustawianie się u Buki. I teraz biuro, mamy konferencję prasową przed meczem z Realem Madryt i to będzie super puchar Europy. I to będzie akurat fajne, czekajcie, zawodnik, Courtois, prowokuj. I pięknie, i teraz moi drodzy, przejdźmy sobie, mamy już 350 milionów budżetu transferowego. Rewelacja, absolutnie rewelacja. F5, bo tu wszystko działa. Halo, coś się rozłączyło na chwilę i nie było mnie słychać. Ale tak to działa. Oferta transferu za Pogbę, Manchester City. Nie, odrzucamy sobie tę ofertę jak najbardziej. Pogbie jest u nas dobrze. Pogbie jest u nas dobrze. Gra u nas pierwsze skrzypce, nie to co w Manchester United. Gitara. Czy dawałeś nowy kontrakt Hazardowi, bo jemu się chyba kontrakt kończy niedługo? Nie, nie dawałem, ale chyba mu się nie kończy. To u nas największą płacę. Za 11 miesięcy. No i spoko. I już przedłużony. Mówisz kontrakt, mówię bardzo proszę. To zleźmy sobie tak samo przedłużenie tu. Kante. I Pogby. Wszystko. Wszystko w tym temacie. Dobra, moi drodzy. Super Puchar Europy. Zobaczmy sobie. Może tutaj będziemy wiedzieć,
Może tutaj będziemy wiedzieć, kto jest przydatny nam, że tak to określę, na ten środek pola faktycznie. No i rozpoczynamy, rozgrywamy sobie mecz, Real sobie zagra w białych koszulkach, my zagramy sobie w niebieskich i to jest to, co już mnie denerwuje, moi drodzy. Kurczę, jakby tutaj dodali nawet banalny generator strojów, po prostu, że wystarczy zmienić dany odcień czy coś takiego, by było pięknie. Ja wiem, że to się pewnie kłóci tam w jakiś sposób z prawami autorskimi i ze wszystkim, ale to by było fajne, tak jak mają generator strojów w PES-ie, to by było naprawdę super. Jakby dodali taką opcję. No nic, co, klasa światowa, 4 minuty i rozgrywamy sobie mecz o super puchar Europy. Nawet nie zobaczyłem, jakim składem startuje, ale na pewno jest, chyba jest ten dobry skład, skoro jest Lewandowski w składzie, to chyba jest wszystko git, jest Hazard. To jest chyba nasz wyjściowy skład, tak mi się wydaje, że to chyba jest nasz wyjściowy skład. Hazard, o Boże, ale beznadziejny strzał. Strzał już nieco lepszy. Dobra, rozpoczynamy. Na dropa sobie zaczynamy mecz. Już za chwilę. A właśnie, czekajcie, bo tutaj są przecież te. Jest cały ten layout super pucharowy. Więc to będzie ciekawie. To będzie ciekawie. No ostatnio jest, wygrał super puchar zwycięzca Ligi Europy. Mam nadzieję, że uda się nam to powtórzyć. Super puchar, Real Madrid i Chelsea. To mógłbym coś takiego zobaczyć za rok, jak najbardziej. Mógłbym zobaczyć, chciałbym to zobaczyć. Co my tutaj mamy za składy? Jest Courtois, z tego co widzę, jest tam Odriozola, Mariano Diaz z siódemką na plecach jest. Jest Lewandowski, jest Hazard, jest przemodelowana nasza cała Chelsea, przebudowana, która została teraz stworzona po prostu na maszynkę do wygrywania, a zaraz jak jeszcze wydamy te pieniądze, to o matko boska, panie, to tam się będzie działo. Jest Asensio, jest Bale z tego co widzę, jest cała masa klasowych zawodników, jest Varane, którego mi ewentualnie tutaj polecaliście. Czy się nim zainteresujemy w rzeczywistości? Czas pokaże. A teraz rozpoczynamy, tak jak mówisz, Paku. Kurczę, ciekawie wygląda to ten layout super pucharowy. Ładny jest, schludny taki. Tak trochę mi wygląda jak taki wcześniejszy, ten taki klasyczny do Ligi Mistrzów layout. O, już się super pokazał! O Boże, miałem mówić, że się super pokazał... Kto tu u nas biega? A, tu Bailey jest, sorry. Miałem powiedzieć, że się super pokazał Rabiot, ale postanowili podać właśnie do Bailey'a. Nie wiem dlaczego. No niemniej jednak, moi drodzy. Zaczynamy sobie spokojnie konstruowanie akcji. Rabiot, Lewandowski... O, Lewandowski, dlaczego do tyłu? Panie Robert, dlaczego? Kurde, jakbyśmy zrobili cały skład powyżej 90 punktów overalla, to by był miód. To by był miód po prostu. A czy ktoś do mnie podejdzie? Czy nie? O, dziękuję. Dzięki. Usłyszałeś mi, Lukas. Bo tak na razie sobie Hazard stał sobie sam z piłką i nikt tam nie był zainteresowany w ogóle, żeby się do niego zbliżyć w jakikolwiek sposób. Dobra, spokojnie, spokojnie. Marco Asensio. Christensen do bramkarza i spokojnie, Kepa, musimy troszeczkę nastrzelać temu leszczowi w bramce królewskich. Spokojnie, zlecimy sobie z akcją, jest Rabiot ma piłeczkę, Rabiot troszeczkę tam był chyba faulowany przez Casemiro, panie sędzio, doszukiwałbym się tam jakiegoś faulu. Sędzia jednak twierdzi inaczej. Robert, proszę cię, super, no jednak nie super. Robert Lewandowski. Lewandowski gol dla Polski. No tak dawno coś nie było niestety. Niestety. Dobra, spokojnie. Piękny przechwyt. I teraz N'Golo Kante. Super puchar Europy jest tutaj grany. Paul Pogba. No kuźwa, dlaczego tak? Spokojnie. Florencji, tam pilnować mi ich na skrzydle, tego Asensio i wszystkich innych. O nie, Jezus Maria! Mariano Diaz by nam prawie bramkę strzelił, nie? Kepa. Do Bailey'a. Ale Bailey tam średnio tak zapanował nad tą piłką, szczerze powiem. Kante, jest Mariano, dwie siódemki, a bezapelacyjnie dwie najlepsze siódemki na świecie się ze sobą biją.
Gareth Bale. Może jakiś przechwyt piłki? Bo jeszcze nam strzeli jakiegoś spektakularnego gola. Dawajcie, piszemy Rick. Dobra, Szymon. Szymon, to jest dobry plan. Ja też napiszę. Czekaj, ja też napiszę. Czekaj, Szymon. O, ja też napisałem. Teraz jest super? Wydaje mi się, że tak. Rabio, ale dlaczego tak tracimy? O, Lewandowski. No, ale tam wyczyścił. Jak w ogóle Varane wyczyścił tę piłkę? Czy wy to widzieliście? Na całe szczęście był tam Weilich, który dobił. Ale no kurde. Varane jak profesor, serio, zachował się tak. Tak w tej sytuacji. Może serio się warto nim zainteresować, ale no powiem wam szczerze. Wow, wow, ja w szoku. Dobra, prowadzimy w Superpucharze Europy 1-0 w 32 minucie. Cieszy mnie to niezmiernie. I Bailey po raz kolejny. Wcześniej było tak, że Bailey strzelał i Lewandowski tam gdzieś dobijał. Teraz się zamienili rolami. Teraz się zamienili rolami. To lewy strzelał, a Bailey tym razem dobijał. Ale Varane, no w sumie prawda jest taka, że lewy nawet nie dał rady tam oddać strzału. Kurczę, naprawdę? Naprawdę mi Varane zaimponował w tym momencie. Dobra, Lucas Hernandez. Ale pięknie wypuszczony Eden. Eden, Jezus Maria. Jeden. I cyk. Eden. No kurde, dziady, co mają z tymi wybiciami piłki, to ja nawet nie wiem. Kurtua drugi raz uratowany, nie? Bo sam to tak niewiele tu pokazał. To, żem zadryblował, no drybler roku, nie? Dobrze, gonimy Florencji, goni Asensio. Tam sobie ucieka, spokojnie, Toni Kroos, przy nim Cezar Azpilicueta i Cezar Azpilicueta jak profesor, ale Kroos się zastawił plecami, dziad. Jeszcze raz. Gitara, dobra. Mamy piłkę, nasza, Kante i ruszamy, Lucas Hernandez. Eden Hazard i koniec pierwszej połowy. No moi drodzy, myślę, że jest to raczej nasza przewaga tutaj. Jakoś tam nam nie zagrozili. Jakoś tam nie zagrozili tutaj piłkarze Realu Madryt. Wiecie co, ja bym spróbowałbym sobie wstawić takiego właśnie, może chociaż nieco później. Dobra, nieco później, wstawimy sobie później Bailey'a i Batshuayi'a sobie damy na ich na murawę, żeby mieli szansę zagrać panowie w tym meczu. Bo tak czy siak raczej to spotkanie kontrolujemy, tak mi się wydaje, no chyba coś się teraz odwali w drugiej połowie, ale mam nadzieję, że nie. Pogba! No, Pogbą się można pokusić o strzał akurat, to trzeba przyznać, że można. Toni Kroos, dośrodkowanko, pole karne, przewrotka Lewandowskiego i dobranoc, pozamiatane. I Dani. Trzeba zdawować w nogi. Dobrze, 2-0 i na lajcie. Kurczę, nie wiem czy... Nie wiem czy nie za łatwo tak. Jeszcze jeden, kurczę, to takie... Takiego hat-tricka. Oj, teraz się tutaj coś mogło bardzo źle poodbijać w naszej obronie. Christensen dobi do tego pięknie, Nacho zdenerwowany. Real zdenerwowany, już pierwsza zmiana, Isco się pojawia zamiast Toniego Kroosa. A tutaj czeka lewy, który czeka tylko i wyłącznie na jakiś przechwyt i cyk. I Rabiot. Okej, i Bailey pięknie tam wypuszczony. Pięknie do środkowanko. Kante! Kante, tak to się robi. Tak to się robi. No postawmy sprawę jasno. Elegancka sprawa. 3-0. Trochę za łatwo. Trochę za łatwo mam wrażenie. Bailey lewy Kante. Spoko tercet. Podoba mi się taki tercet strzelecki. Asensio. Jest Bailey. I teraz cyk, Florenzi. I róbmy to raz jeszcze. No zróbmy to raz jeszcze, no proszę was, zróbmy. Lewy do... Co jest? Halo.
Dobra, moi drodzy, zróbmy to, niech będzie. Damy Polakowi, Rodakowi zagrać w finale. Chociaż lewy chyba idzie na hat-tricka, ile się dobrze orientuję. Ale dobra, nie będzie, damy sobie bułkę. Najpierw sobie damy bułkę. Bo to już jest mecz, który jest po prostu... Co tu się dzieje w ogóle, nie? What the fuck? Ja nie rozumiem. Dobra, schodzi Kepa i Zabalaga. Wejdzie sobie bułka. Lewy, zróbmy sobie hat-tricka, lewy mi może wejść Batshuayi spokojnie. W ogóle, na jakim upewniaku to mówimy, to mnie przeraża. Michał Bocianowski to jest klasa światowa i sam się zastanawiam, co tu się stanęło. Bo wcześniej mieliśmy kilka meczów z problemami. Naprawdę trzeba było gonić wyniki, była wyrównana walka, a tutaj wlatujemy w ten Real jak rozgrzany nóż prosto w masło. Co jest troszeczkę podejrzane. No ale nic, może czas na zmianę, no bo... A z drugiej... No nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, N'Golo Kanté. Do lewego. Eden Hazard, Eden Hazard! Bailey spokojnie do środkowanku. Jest hat-trick Lewandowskiego. Okej. Ja nie mam pytań. Nie mam pytań kompletnie. To był taki Gareth Bale, można powiedzieć. Taki a la Gareth Bale bramka. Mamy hat-tricka Lewandowskiego. To tak jak już powiedziałem, tak słowo się rzekło. Wlatuje tu Michy Batshuayi. Ale ja się kompletnie nie spodziewam, moi drodzy. No bo osoby, które oglądały ten pierwszy sezon, no to same widziały, że w Lidze Europy tam czasami mieliśmy naprawdę srogie batalie. Przecież my graliśmy z Romą chyba, to tam była pierwszy mecz przegraliśmy 2-1, a drugi mecz wygraliśmy 1-0 i tylko tyle. A tu taka dosyć tu dziwna sytuacja, tak dosyć mocno jednostronnie, tak aż przerażająco jednostronnie to wygląda. No ale niech będzie, przynajmniej mają szansę sobie pograć Bailey, mają szansę sobie pograć zaraz Batshuayi. Wypuśćmy sobie właśnie tego Bailey, bo ja pierdzielę. Co jest? Siemaneczko Taktyk, witam bardzo. Taktyk, czy mi wyjaśnisz, o co tu chodzi? Bo my gramy na klasie światowej i ja nie wiem, co tu się dzieje. Chyba czas przerzucić na legendarnego. Legendarny jest wyżej, nie? Okej, okay. Ja w szoku. Ja naprawdę w szoku jestem. Miło patrzeć, jak Real dostaje takie lanie. Widzicie, jedni mnie nienawidzą, drudzy mnie uwielbiają za to na czacie. Jak to chyba Real z tego sezonu. Bez kitu przenieśli formę 1-1 do FIFA, nie? Ogólny poziom mógł się przestawić na amatora z automatu. Co? Jak to jest możliwe, że niby się... Co? Czekaj, w sumie mieliśmy tak raz w Hunterze, że się tak od Janie pawniło. No dobrze, czy da się zrobić tutaj dwucyfrówkę? Spróbujmy zrobić dwucyfróweczkę. O Jezus Maria, jak tam wleciał, chyba Mariano będzie chyba 3 dni wyciągał korka z pośladku. Bułka broni na lajcie. Też mnie to denerwuje na klasie światowej, a jak przełączę na legendarny, to dostaję baty 3-0 od Brighton. Dobra, Hazard. Ajajajajaj. Bardzo dobrze tak zdrajcy Courtois. Bez kitu, to jest dlatego, że Courtois tam jest. To jest wszystko dlatego. Cezara Spinicueta, żółta kartka. Lopez jest jeszcze pewnie. No pewnie. No jasne, że jest. No właśnie, czy trener Realu został już zwolniony, czy jeszcze nie? Czy jeszcze. To był słupek. Czy jeszcze jest? Moje pytanko do was takie jest. Skierowałem sobie. W sumie do fanów Realu chyba, chociaż fani Barcelony pewnie czekają na to tak samo jak i. Jeszcze jest, jeszcze nie zwolniony. Ale no. No chyba nie ma innej opcji, chyba raczej na pewno będzie zwolniony. Tylko pytanie, z kim się oni najpierw dogadają? Bo muszą się chyba z kimś dogadać. Okej, okay, moi drodzy. Pocieszmy się chwilę tą celebracją, ale ja nie wiem naprawdę, co tu się stało. Serio. Jestem troszeczkę w szoku. Trochę nawet bardzo bym powiedział, ale no taki...
z Conte. O, ja bym chciał, żeby się dogadali z Conte. Ja bym chciał, żeby się dogadali z Conte, bo jak Conte będzie, to Hazard zostaje w Chelsea, bo nie przejdzie do Conte. Mają się dogadać z Conte, spoko, pasuje mi to jak najbardziej. Serio, mi to pasuje i to w 100%. Dobra, Spilicueta, podnoś pan ten puchar i się cieszymy. Super puchar Chelsea, elegancko. Ciężko pracowali na to, żeby znaleźć się tam, gdzie się obecnie znajdują. Cyk, do widzenia, dobranoc, panie. Panie Real Madryt. Conte nie będzie w Realu, Conte nie będzie w Realu, Conte jest zły. Tomasz Kopawry ma być, Tomasz Kopawry. Chciałbym Tomka Kopawryja. Chciałbym Tomka Kopawryja mocno. No popatrzcie na te statystyki, przecież to jest... Jezu, no nie chce mi się w to wierzyć, serio, nie? Męczyliśmy się bardziej z Romą jakąś. Nie ogarniam kompletnie. Dobra, przy następnym meczu zmieniamy na co? Na legendarny. I zobaczymy, jak tam pójdzie. Ale... To było dziwne. To było bardzo dziwne. Mamy ofertę transferową za Lewandowskiego. 100 milionów za Roberta Lewandowskiego i Real Madrid chce go kupić. Real Madrid chce go kupić, no proszę, no nie dziwię się, łupnął nim hat-tricka i to hat-tricka z przewrotek. Czajcie, to wszystkie bramki były strzelone przewrotką. Chociaż to akurat nic dziwnego, jeżeli chodzi o karierę. Ale odrzucamy sobie oczywiście tę ofertę. Ale moi drodzy, za to, zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja ze składem i czy teraz będziemy... Conte raczej wróci do Serie A. No nie wiem, nie byłbym tego taki pewny. Nie wiem, był tego taki pewny, bo dużo osób właśnie tam... No, dużo się mówi o tym, że on może ewentualnie przejść do tego Realu. Więc może coś jest faktycznie na rzeczy. Może coś jest naprawdę na rzeczy. Dobra, jeżeli chodzi o ławkę rezerwową, sobie jeszcze ustawmy zawodników, bo ja ich sobie zawsze ustawiam overallami. W ogóle ten Buffon, co tu się dzieje? Co się dzieje dzisiaj na tym? To jest zdecydowanie... Dzisiaj jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie przegięcie. Kupiliśmy Buffona za 1 euro. Zwróciliśmy Real 6-0 w Superpucharze Europy. Jak do tego doszło, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zjedz bułkę. Który rok w karierze? To jest drugi sezon dopiero, przyjacielu. To jest dopiero drugi sezon, a tu się już dzieją takie cuda. Wiecie co? Ten Mbappé do mnie przemawia zasadniczo. Znaczy, jest tutaj Bailey. Ale Bailey chyba by musiał spaść na ławkę rezerwowych. A jeżeli mamy serio autentycznie taki plan, żeby docelowo zrobić cały skład oceniony na 90 overalla, no to co? No to Mbappé chyba nam zostaje, nie? Co, Kiliama kupować? A Varana też mówiliśmy, kurde, Varan był naprawdę kozan. On super zrobił tą jedną interwencję tam. Czekajcie, gdzie jest Varan? Jest Rafael Varan. Ile Varan ma overola? 87. Dajmy go do listy życzeniowej. Życzeń, a nie życzeniowej. Co ja powiedziałem w ogóle? I zobaczmy sobie, mówicie tutaj, żeby jeszcze ewentualnie zobaczyć sobie Salaha, żeby sobie zobaczyć De Bruyne. De Bruyne akurat nam chyba jest tak średnio potrzebny, chociaż ewentualnie, żebyśmy mieli w ogóle już zrobić środek pola. Co? Okej, sorki. Przepraszam, ale tu się dzieją dziwne rzeczy. Ej, dobra. Mamy Mo Salaha. Czekajcie, Kevin De Bruyne. Kurczę, no jakbyśmy kupili sobie takiego De Bruyne, to wtedy środek pola, ale to wtedy środek pola to by było już totalne przegięcie. To by było kompletne przegięcie. Z czatu. Co? Nie, ze mnie trochę gniją. Kurczę, środek pola Kante, Pogba, De Bruyne wygląda niesamowicie, ale jaki ma poziom tego? Jak się rozwija Rabiot? Czekajcie, zaraz sobie odpalę na Putwizie i zaraz zobaczymy to. Boże, co się stało? Zepsuło się. Footwiz. I zobaczmy sobie. Footwiz. Emerson Dykpola, kiedyś Verratti, Kevin De Bruyne i Dybala. O, to też fajnie. Continue using sight. I'm using sight. Para. Dobra, to czekajcie, tylko musimy sobie tutaj teraz przerzucić na karierę. Tryb kariery, dokładnie. Tak, i teraz szukamy sobie Rabiot.
Rabio, jaki ty masz overall Rabio i czy ty się szybko rozwijasz, czy ty się przede wszystkim, czy ty się w ogóle rozwijasz do 90? Rabio się rozwija do 87. To ewentualnie jakby nastąpiła podmianka Rabioza Kevina De Bruyne, bo jeżeli mamy zrobić autentycznie wszystko na 90 punktów overalla, to będzie gruba sprawa. To będzie naprawdę gruba sprawa. Ale możemy spróbować. No dobra, zacznijmy sobie od Mbappé i mówicie tego Kevina De Bruyne. No dobra, skąd masz Buffona? Buffona kupiliśmy za 1 euro, przyjacielu. Dosłownie, za 1 euro kupiliśmy Didiego Buffona. Więc to jest sprawa piękna. Dobra, i mówicie Kylian Mbappé. Ile kosztuje Kylian Mbappé? Pewnie... Jezus Maria. To jest niesamowity. Dobra, biuro i... Dobra, zespół, centrala, transfery. Dobra, Fabiana możemy sobie usunąć. Przepraszam panie, ale tutaj już tak średnio jesteśmy zainteresowani. No nie, moi drodzy, postawmy sprawę jasno. Jednak ten Mbappé. Rozwinie się jak porąbany. Tak więc zaproponujmy kupno. Kylian Mbappé w Chelsea, bardzo proszę. Mówisz Mbappé, mówię bardzo proszę. White miała być, ale przerwałem nagrywanie jej w trakcie ze względu na... White, dzięki piękne za donatika, miała być, ale przerwałem nagrywanie ze względu na przyczyny losowe, ale obiecuję, że w tym tygodniu będzie. Na 100%. Dobra, zaoferujmy kwotę za piłkarza. Coś tu do mnie przyszło, ja nawet nie wiem, gdzie jeden telefon. Aha, ja schowałem tutaj telefon, pod maseczki schowałem telefon. Jedna maska, cyk, bardzo proszę. Dobra, spróbujmy dopiąć transfer jako Kim Jong-un, może się nas przestraszą. Może się nas przestraszą i nam sprzedadzą go od razu. Tak bez tego. Bez negocjacji, tak by wypadało na to. Czekajcie, tylko sprawdzę tutaj ten. Dobra, cyk. Czekajcie, o i teraz opłata za transfer. Nie no, za milion nie. Ile? Spróbujmy stówkę na razie. Jak jest tam 92, to spróbujmy za stówkę. 160, rozumiem jak najbardziej, ale niemniej jednak chciałbym zaproponować bardziej tak 130. Nie zejdziemy z przedstawia. O kurde, grubo tutaj negocjują. 140, panie, 140, oferta roku. Kurde, boże, żyłujemy o 5 milionów, mając 300 milionów w budżecie. To jest trochę już głupie, trochę z naszej strony. O, dobra, udało się. Kim Jong przekonał. Dobrze, to teraz kupmy sobie, negocjujmy sobie z Mbappé. I uwaga, panie Mbappé. Dobry wieczór, witam, Jackie Chan, to ja. Troszeczkę już na masie. Tak więc, panie Mbappé, no oczywiście, że kluczowy... Co tu się właśnie stało? Właśnie mi spadł... Co to było? Ale tandeta! I cyk, nie mam maski. Ja, ale śmiechłem. Śmiechłem srogo, nie? Dobra, kontroferta kluczowy. 5 lat. 5 lat, bardzo proszę. Ale tandeta jak w Sex Missy, dokładnie. To było to. Pomówmy o jego wynagrodzeniu. Płaca. Panie Mbappé, powiem panu tak. To uczciwa propozycja, pasuje. Zrobione, moi drodzy, mamy to. Mamy kupionego Kyliana Mbappé. Genialnie, wykupujemy całe PSG. Kupiliśmy Buffona za 1 euro. Spoko. Pasuje mi taki układ, nie będę twierdził, że nie. Mbappé, na prawe skrzydełko, cyk. Zapisujemy zmiany w składzie. Mamy Mbappé, moi drodzy, chcieliście Mbappé? Mamy Mbappé.
Dobrze, centrala składu. Centrala składu. Teraz tak, pan Mbappé, Kylian, jaki dostał numerek? Dostał numerek 17. Ale numerek 17 to jest numerek Kevina De Bruyne ewentualnie, jeżeli on się ma tutaj pojawić. To nie będzie ta 11 dla niego. On z 7 gra w reprezentacji? Nie, z jakim numerkiem gra? Z jakim numerkiem gra Mbappé? Bo w PSG gra z 7, ale 7 ma u nas Kante, a Kante nie zabierzemy. A z jakim numerem gra w reprezentacji Włoch też? Nie, no z 7 gra. Z 7 gra. Gra z Dychą. A Dychę ma Azar. Do widzenia. Masz 11. Czemu 29? Nie no, grał na mundialu, teraz grał z 10. A on nie dostał teraz 7, przecież dostał teraz 7. Dobra, 11, niech będzie 11. W pierwszym sezonie w PSG miał 29, teraz ma 7, no tak. Dobra, lećmy w takim razie, róbmy rozpierdziel dalej. Ja od razu uprzedzam wszystkich fanatyków tutaj, my się tutaj bawimy, więc spokojnie, proszę nie być tak, że nierealistyczne to są w ogóle jakiekolwiek transfery dobre ze strony Chelsea, więc to już samo w sobie jest nierealistyczne. Wymiana piłkarzy, może taki Rabiot, no i bierzcie tego Rabiot to jest dobra opcja. Co? Przecież ja wam tyle bym dał. To chyba bez jedynki z przodu. No, Guardiola popierdzieliło, nie? Nie no, Guardiola porąbało. Ja mogę dać ewentualnie 100. Ale aż tyle to jest za dużo. Nie, no to nie, sorry. Ale poczekamy i w takim razie go kupimy indywidualnie, no bo ja mam wrażenie, że ja bym mógł lepszą za taką kwotę go ugrać, jakbyśmy go negocjowali normalnie. O! Zastanowię się jeszcze. De Bruyne to ponoć najdroższy piłkarz do kupna w karierze. O! To tego nie wiedziałem nawet. Varan. Mówicie, żebyśmy zaproponowali kupno Varanowi. Jeżeli chodzi o rozwój takiego napadziora, no to on chyba jest tutaj najlepszy, nie? Wiekowo też jest bardzo spoko, bo jeszcze pogra kilka sezonów, a nie tak, że mu nagle mu spadnie na łeb, na szyję wszystko w dół. Więc to będzie akurat fajne, myślę. No bo Giorgio Chiellini też ma 89-90, ale on ma taki, a nie inny wiek, więc że to mu lada moment spadnie. Dobra.